Era Nowych Kobiet. Co to za projekt? Wiem, że powstał w 2018 roku. Jak to wygląda z perspektywy czasu? Jak to się rozwinęło? O, to się rozwinęło naprawdę niespodziewanie, wspaniale, dlatego że nie przypuszczałam, że to się rozwinie tak szybko. Myślę, że na początku też nie byłam w stanie nawet ocenić, jak wielka jest potrzeba społeczna bycia razem. Dlatego że kiedy przeczytałam badania WHO, że my Polki jesteśmy na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wiarę w siebie, to powiedziałam, to tak mną to wstrząsnęło, że zdecydowałam się, że coś chcę z tym zrobić, że chcę pomóc, że chcę też oddać wiele szczęścia, które w życiu dostałam i dostaję w dalszym ciągu. Zresztą miałam już na to przestrzeń, będąc dojrzałą kobietą. I wtedy rzeczywiście w 2018 roku odbyło się pierwsze takie spotkanie. Na początku było nas 30, a za chwilę było nas kilkaset tysięcy. Dzisiaj jest nas ponad 600 tysięcy. Mamy wiele akcji ogólnopolskich za sobą. To już jest druga książka, którą wydajemy, którą wydaję pod hasłem Era Nowych Kobiet. Pierwsza była o uczeniu się szczęścia i pozbyciu traum. Taka jest też chronologia, którą sama polecałabym każdemu, gdyby chciał się rozwinąć i wejść na szerszą drogę. Teraz jest to Pieniądze szczęście dają. My oczywiście wcześniej takich akcji zrobiłyśmy wiele, bo to było Nie boję się, to było Szczęścia można się nauczyć, podczas pandemii Nowa Era wspiera. Teraz przyszedł czas na niezależność finansową kobiet. Na powiedzenie sobie, że niezależność finansowa jest koniecznością społeczną, jest koniecznością gospodarczą, ale przede wszystkim to jest konieczność dla samopoczucia, dla szczęścia, dla zdrowia Polek. Dlatego, że dzisiaj właśnie po niestety zupełnie bezmyślnych teoriach wziętych z PRL-u, że pieniądze szczęścia nie dają, co jest, nasz tytuł jest dokładnie tego odwrotnością. Dzisiaj mamy fatalne tego społeczne skutki, mianowicie takie, że ponad połowa kobiet nie pracuje zawodowo. Te, które pracują niestety na tych samych stanowiskach, na których są mężczyźni, zarabiają o wiele mniej, bo wiadomo, kobiety są bardziej obciążone domem, dziećmi. Na koniec dnia jest to wszystko bardzo niesprawiedliwe i dzisiaj przyszedł czas, żeby powiedzieć, że przede wszystkim stop przemocy finansowej w domach. Nikomu ona nie służy, ani mężczyznom, ani kobietom, ponieważ na koniec dnia nikt nie chce żyć w atmosferze dramatu, nikt nie chce żyć w atmosferze nieszczęścia i kłótni. A tymczasem okazuje się, że jesteśmy na 11 przebadanych krajów Europy krajem, który najczęściej kłóci się o pieniądze w rodzinie. Daleko za nami jest Turcja, a potem kolejne kraje. Wirtualna Polska, jak teraz przeprowadziła badania na potrzeby naszej akcji, okazało się, że już z 64 do 70% wzrosła ilość kłótni w rodzinach o pieniądze. Generalnie 70% rodzin kłóci się o pieniądze, bez względu na to, czy mają ich mało, czy mają ich dużo i bardzo dużo. W związku z tym czas na zmianę myślenia i na rewolucję.